Ultra puszyste pankeki, w których się zakochasz. Zaczynam od jajek. U mnie zawsze zerówy. Dwa jajka rozdzielam na żółtka oraz białka. Białka ubijam na sztywno, podsypując 60 gramami cukru. Gdy białka ubite już, zabieram się za przygotowanie ciasta. Do żółtek dolewam 150 ml maślanki, dosypuję 200 g mąki pszennej tortowej, pół łyżeczki soli, łyżeczkę proszku do pieczenia oraz pół łyżeczki sody i wszystko bardzo dokładnie mieszam, żeby nie było grudek. Następnie dodaję partiami ubitą pianę z białek i delikatnie mieszam, żeby nie stracić puszystości. Gdy ciasto gotowe, rozgrzewam dużą patelnię z dobrą, nieprzywierającą powłoką, smaruję odrobiną masła i wykładam 3 porcje ciasta. Podlewam odrobiną wody, szybko zamykam, żeby na patelni wytworzyła się para. Po chwili dokładam dodatkową porcję ciasta, aby pankejki były jeszcze wyższe. Znowu podlewam wodą i szybko zamykam, żeby wytworzyć parę. I tutaj pokrywka z silikonowym rantem naprawdę robi robotę. Po chwili obracam placuszki, żeby dosmażyć drugą stronę. Kolejna porcja wody, przymykam. Dosłownie po minucie można już serwować te niebiańskie, puszyste pankejki. Podaję z odrobiną owoców, cukrem pudrem oraz masłem. Zanim je zjem, cieszę się ich widokiem oraz napawam tym cudownym aromatem.